Hej, zapraszam Was dzisiaj na film o olejkach eterycznych w kosmetykach do włosów. Inspiracją, jak i partnerem tego filmu jest firma Kerabione, ponieważ od jakiegoś już czasu stosuję Kerabione Booster, czyli właśnie olej z olejkami eterycznymi na skórę głowy i też na długość włosów można go jak najbardziej stosować. Co w ogóle wyszło tak trochę przypadkiem, ponieważ testowałam głównie suplement i jestem tak na ostatnim listku pierwszego opakowania, ale mam też właśnie tę nową kapsułkę i jakby kolejne opakowanie w kolejce. Myślę, że dalej będę stosować, ponieważ mam nadzieję, że operacja coraz bliżej, więc chcę włosy zapuścić. Przyrost jest zacny, ogólnie mam odrost kilometrowy, także włosy zdecydowanie rosną, baby hairy też na najwyższym poziomie, także jestem mega zadowolona. Oprócz tego mam jeszcze w ogóle, to jeszcze nie testowałam, ale na pewno będę do paznokci coś w stylu właśnie takiego serum. Także z Kerabione się ostatnio mocno zaprzyjaźniam, ale dzisiaj o olejkach eterycznych i przy konkretnych produktach na pewno właśnie jeszcze o boosterze Wam trochę powiem. Zanim jednak przejdziemy do konkretów i do całej bazy wiedzy o olejkach eterycznych na poziomie włosomaniaczym, takim do użytku dla Was na co dzień, to ostrzeżenie musi być. Nigdy pamiętajcie, jeśli kupicie sobie olejek eteryczny, taki oddzielnie w półprodukcie, nie nakładajcie go nierozcieńczonego ani na skórę głowy, ani na włosy, ani najlepiej no nigdzie na skórę, ponieważ one nie są przystosowane do stosowania w stężeniu 100%, chyba że wyraźnie producent to zaznaczy, ale i tak, niezależnie od stężenia, w jakim użyjecie olejku eterycznego, zróbcie próbę uczuleniową i to taką w zależności od tego, do czego chcecie użyć tego olejku, czyli jeżeli chcecie go dodać do szamponu z jakiegoś powodu, to dodajcie go do szamponu w takim stężeniu, w jakim chcecie go użyć. Nałóżcie sobie szampon na przykład na pół godziny, a później spłuczcie, a jeżeli chcecie to zrobić jako wcierkę, której nie spłukujecie, to też nałóżcie sobie właśnie w tym stężeniu za ucho, w zgięcie łokcia, na nadgarstek, gdzieś gdzie macie wrażliwą skórę i zostawcie no bez spłukania na przykład 48 godzin, albo no, po 24 też niby można by już stwierdzić, czy coś tam się nie dzieje, ale dla pewności lepiej dłużej niż za krótko. Także podkreślam jeszcze raz, nie nakładamy nierozcieńczonych, nie robimy nic z olejkami takimi, które są oddzielnie, bez próby uczuleniowej. Jeśli to jest produkt gotowy, to taki produkt oczywiście musiał być wcześniej przebadany, musiał przejść testy dermatologiczne, czyli po prostu był przetestowany na ludziach, którzy dobrowolnie, że tak powiem, poszli na to, żeby sprawdzić, hej, czy ten produkt po prostu jest w pełni bezpieczny. Także gotowych produktów się nie obawiajcie, chyba że macie oczywiście uczulenie na konkretny składnik, ale jak robicie własne mikstury, to ostrożność po pierwsze. Ale dobra, lecimy już do konkretów. Olejki eteryczne to są takie jakby esencje rośliny. To jest esencja olejków wytwarzanych przez specjalnie wyspecjalizowane komórki danej rośliny. No i właśnie takie rośliny, które wytwarzają olejki eteryczne, nazywają się roślinami olejkodajnymi. No i myślę, że znacie na pewno sporo takich roślin. Przykładem takim koronnym jest lawenda, rozmaryn, ale mamy też takie olejki eteryczne, powiedzmy, jakby bardzo znane ze swojego działania, czyli na przykład olejek z drzewa herbacianego. Mamy olejki takie przyprawowe, czyli na przykład z kory cynamonowca, mamy olejki cytrusowe, mamy olejek eteryczny imbirowy, przeróżne są te olejki. Myślę, że no, można je podzielić na wiele kategorii, właśnie ziołowe, cytrusowe, jakieś przyprawowe, kwiatowe. Tutaj nie jestem pewna, ponieważ przy kwiatach te metody ekstrakcji, takich delikatnych kwiatach, są czasem różne. Tutaj typowo skupiam się na ziołowych, z takim małym wyjątkiem właśnie na lawendę, która jest bardzo, bardzo typową rośliną olejkodajną. No, zresztą możecie to sobie wyobrazić, albo doświadczyliście już tego, idąc na przykład w pochodniku, obok którego macie rozmaryn, lawendę. Jakby to jest zawsze moje wspomnienie właśnie z wyjazdu do Włoch, gdzie często właśnie jest to zamiast żywopłotów, no to po prostu rośnie sobie lawenda, rozmaryn i ten zapach, kiedy się przechodzi i trochę potrąci te rośliny, to jest no moje takie coś, że jak sobie o tym myślę, to mi po prostu jest od razu lepiej. Jak źle by nie było, to naprawdę jak chcę sobie poprawić humor, to myślę o tym zapachu lawendy. No i to jest też w pewnym sensie jedno z tych kluczowych działań olejków eterycznych,
etycznych, czyli właśnie wpływ na nasz nastrój typowo poprzez na przykład skojarzenia właśnie z jakimś miejscem. Czyli nie działanie wręcz jakby obiektywnie, naukowo potwierdzone, że tak, tak, ten olejek robi to i to, tylko samo to, że nam się kojarzy coś z jakimś miłym miejscem i wywołuje pozytywne emocje, może powodować, że ten olejek będzie działał korzystnie na nasz organizm. Generalnie olejki eteryczne to jest trochę taka dziedzina, można powiedzieć, na skraju nauki. Znaczy, wiem, że na pewno są osoby, które się w tym specjalizują i które Wam więcej o tym powiedzą, ale jeśli chodzi o dostępne badania, to nie jest ich tak dużo, więc ja starałam się oprzeć na jakichkolwiek dostępnych, biorąc pod uwagę też to, że właśnie nie tylko to działanie stwierdzone działa pozytywnie, ale chociażby to, że my jesteśmy mniej zestresowani i to też podziała dobrze na naszą skórę głowy, na nasze włosy chociażby. Jeśli chodzi o skład chemiczny olejków eterycznych, to są to przeróżne związki, aldehydy, terpeny i w zależności od metody ekstrakcji, zazwyczaj część tych związków gdzieś tam sobie idzie i w zależności od tego, na przykład ile razy taki olejek jest przedestylowany, to tym mniej ma tych jakby uczulających, można powiedzieć, składników, a tym na przykład delikatniej i bardziej realistycznie pachnie. To miałam okazję doświadczyć przy olejkach Fivefold, czyli pięciokrotnie destylowanych z From a Friend, które są świetne i właśnie dzięki temu, że są wielokrotnie destylowane, mają no, mniejszy albo bliski, no, nikły potencjał fotouczulający, bo na to też trzeba uważać. Olejki chociażby cytrusowe potrafią działać fotouczulająco. Jeśli chodzi o metody destylacji, mamy metody ekstrakcji. Nowoczesne i zapomniane są przeróżne. Takie bazowe to destylacja parą wodną albo destylacja tak jakby w wodzie, czyli albo te rośliny są zanurzone w wodzie, w kolbie, to się na przykład czy tam kręci, czy nie jest podgrzewane i później sobie to wszystko się skrapla, albo działa po prostu para wodna, więc takie są te dwie podstawowe metody obecnie stosowane. Można również wycisnąć olejek eteryczny, czyli to się stosuje na przykład przy cytrusowych olejkach ze skórki na przykład pomarańczy, ze skórki cytryny, z lawendy, no to typowo właśnie te dwie, albo parowa metoda, albo wodna. Produkt uboczny przy właśnie tych metodach to jest hydrolat, czyli po prostu ścieka sobie właśnie ten produkt całego procesu ekstrakcji i mamy produkt ten docelowy, czyli właśnie olejek eteryczny i produkt uboczny, czyli hydrolat, w którym są zawarte bardziej rozpuszczalne w wodzie substancje, które zawarte są też w olejku eterycznym, który jest taką dziwną formą, bo on jest jakby tłusty, ale nie jest taki tłusty jak zwykły olej. No na pewno mieliście kontakt z olejkiem eterycznym, więc wiecie, że to jest bardzo, bardzo specyficzna konsystencja. Oczywiście jeszcze jest zapomniana metoda, czyli enfleurage, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam. To jest często stosowane do kwiatów oczywiście, czyli na przykład jaśmin, kwiat pomarańczy. U nas to widziałam tutoriale na robienie tak bzu, czyli wtedy tak jakby mamy powiedzmy jakąś tackę z łojem, najczęściej zwierzęcym, na który dajemy osuszone, świeże kwiaty i to nam się tam, że tak powiem, przechodzi różnymi właśnie tymi składnikami z kwiatów do tego tłuszczu. No i mamy takie powiedzmy mazidło, pachnidło, no to mi się właśnie kojarzy przede wszystkim z tą książką, więc tam chyba coś takiego było grane, ale w takiej bardzo ekstremalnej wersji, także możecie mi dać znać, jeśli czytaliście, jeśli znacie tę książkę. No swego czasu bardzo była popularna. I no jeśli chodzi o działanie, to w pewnym stopniu można porównać działanie olejków eterycznych do ekstraktów w produktach, ale też i nie do końca i właśnie jest no niestety tak, że każdy olejek eteryczny i każdy ekstrakt będzie działał po prostu trochę inaczej. Więc jest to takie porównanie o tyle, o ile. Generalnie zwracamy uwagę na zawartość chociażby właśnie olejków eterycznych w produkcie. Jeśli chodzi o odczucia, na długości włosów mogą one zarówno dodać objętości i sypkości, jak i nieco wysuszyć włosy, no bo w olejkach eterycznych mamy też no właśnie, chociażby aldehydy, chociażby alkohole, które mogą działać na dłuższą metę przesuszająco, ale mogą być one też naszą bronią, na przykład właśnie na strączkowanie włosów i przy niskoporach mogą się świetnie sprawdzić też na długość do olejowania, jak chociażby właśnie w karabione boosterze, które ja stosowałam na długość i absolutnie zadziałał rewelacyjnie, także też
To jest oczywiście ten plus, że bazowym olejem olej ze słodkich migdałów, który ja bardzo lubię. I te olejki eteryczne bardziej traktuję jak dodatek taki sensoryczny, że po prostu jest to taka przyjemność stosowania tego produktu, że no nie wyobrażam sobie co jakiś czas nawet nie zawąchać. Dla samej przyjemności, wiecie, jakby cudowny zapach. Tak więc na długość olejki eteryczne mają działanie przede wszystkim sensoryczne. Dla nas, żeby nam ładnie pachniało, żeby przyjemnie nam się stosowało ten produkt. No i czy to działa? No oczywiście, że działa. Jeśli lubicie jakiś zapach, to wiadomo, że lubicie też stosować produkty, które mają taki zapach. Wiadomo, no logiczna sprawa. Na skórę za to. I tutaj skórę głowy. Wiele olejków może mieć działanie ściągające, antybakteryjne, przeciwgrzybicze. Może też lekko pobudzać porost włosów przez jakby delikatne podrażnienie, ponieważ jeśli jakby delikatnie podstymulujemy skórę głowy, podrażnimy ją, to przez procesy obronne skóry głowy jest szansa, że też przy okazji pobudzony będzie nieco porost. Te baby hairki się fajnie pojawią. No i oczywiście też sam masaż wpływa na pobudzenie mikrokrążenia i też może przyspieszyć nam porost. Możemy oczywiście też dodawać olejki eteryczne do ziół, jakby maskować zapach czegoś, co niekoniecznie nam pasuje zapachowo, właśnie przez ten dodatek, ale tutaj, no znowu wracam do samego początku tego filmu, czyli próba uczuleniowa numer jeden to jest po prostu konieczność, zwłaszcza jak nakładacie henne, nie wiem, na całą noc czy coś. Bierzcie pod uwagę wtedy, jeśli dodajecie olejki eteryczne do ziół, do henny, to nie przetrzymujcie jej po prostu wtedy dla własnego bezpieczeństwa. No i wtedy bym wybrała te 5-fold, czyli im więcej tych destylacji, tym lepiej, bo kompletnie nam wtedy nie zależy na właściwościach olejku eterycznego, zależy nam no właśnie wyłącznie na zapachu i na tym, żeby jak najmniejszy miał potencjał podrażniający. Jeśli chodzi o olejki eteryczne, o działaniu potwierdzonym, to znalazłam całkiem sporo badań na temat olejku z drzewa herbacianego i działania przeciwko Malassezia furfur, czyli drożdżakom, które mogą potęgować EUZS, które mogą powodować łupież, no i właśnie łojotok, swędzenie skóry głowy i te wszystkie nieprzyjemne efekty typu też i przetłuszczanie. Jeśli bym miała wybierać olejek eteryczny, który bym dodawała do moich produktów, to byłby to albo właśnie olejek z drzewa herbacianego, albo taki dokładnie miks, jak jest tutaj, więc no po co już dublować produkt, jak został stworzony. No może kiedyś coś pomyślę o tym zapachu, bo jeśli chodzi właśnie o zapach, to lawenda i rozmaryn to jest w ogóle mój top, jeśli chodzi o olejki eteryczne i te doznania właśnie relaksujące. A jeśli chodzi właśnie o konkretnie potwierdzone, to olejek z drzewa herbacianego, Malassezia furfur zdecydowanie, a jeszcze znalazłam, jeśli chodzi o gronkowca złocistego, który też może bytować na skórze głowy i stwarzać problemy, olejki eteryczne z cynamonowca wonnego, z czombru górskiego i z oregano wykazały jakieś działanie przeciwdrobnoustrojowe, jeśli chodzi o gronkowca złocistego. Także no, też nie jest tak, że olejki eteryczne to w ogóle jakby jakieś tam wymysły i tak dalej, tylko no tyle o nich wiemy, ile je przetestujemy. Nie ma super wielu badań, ale te co są, w ogóle tam jeszcze było gdzieś wspomnienie właśnie o lawendowym, rozmarynowym i jeszcze chyba tymiankowym, użytym jednocześnie na jakiejś próbie osób i faktycznie po też jakimś czasie przedstawionym w tym badaniu, te osoby sobie wcierały taki olejek, właśnie taką recepturę, gdzie właśnie był ten 1% olejków eterycznych, lawendowy, rozmarynowy, tymiankowy. No i efekty były, zdecydowanie. Tylko pytanie, na ile to był sam produkt, a na ile ta kombinacja masażu skóry głowy i produktu, bo ja uważam, że właśnie to jest klucz przy olejkach eterycznych i przy właśnie takich produktach, że łączymy metodę, czyli masaż skóry głowy i właśnie ten aspekt, okej, te olejki jakoś tam podziałają, nawet jak minimalnie, to jakoś podziałają, czy to pobudzająco, czy to regulująco na skórę głowy. No i ten zapach i cały ten rytuał właśnie olejowania takim przyjemnym w użyciu olejkiem będzie nas skłaniał, żeby sobie faktycznie posiedzieć, pomasować tę skórę głowy, a masaż skóry głowy, no to jest po prostu złoto, zwłaszcza w regularnym wydaniu, na piękny zapach
tę regularność na pewno stymuluje. Okej, a teraz szybko jeszcze przelecę przez przykłady produktów, które zawierają konkretne olejki eteryczne i tak w skrócie właśnie, co na ich temat sądzę. No i właśnie pierwszy przykład, no to jest partner dzisiejszego odcinka, czyli Karabione Booster. Zdecydowanie super propozycja i zapach jest po prostu kosmiczny, urzekający, uwielbiam go. To jest zapach idealny dla osób, które nie cierpią zapachów typu typowe kosmetyki, jakieś słodziaki, jakieś, wiecie, jedzeniowe zapachy. To jest po prostu zapach dla, no, osób, które kochają klimaty śródziemnomorskie. Jest przecudowny, poprawia mi humor, także po prostu bezkonkurencyjny produkt tutaj, jeśli chodzi o zestawienie. A olejki eteryczne, tutaj zawarte jest lawenda, rozmaryn, ale nie tylko, bo jest jeszcze olejek bergamotowy i olejek liang liang, czyli one dodają jeszcze w ogóle takiej głębi, no wręcz to się wącha jak dobre perfumy. A baza to jest olej ze słodkich migdałów, czyli świetnie dla porowatości, myślę, że średniej, wysokiej i na skórę głowy to uniwersalnie. Kolejny przykład to olejek z drzewa herbacianego i tutaj mam dwie propozycje. Skadi, przeciwłupieżowy olejek do włosów. Tam jeszcze są jakieś inne olejki eteryczne, ale przede wszystkim ten herbaciany, no i działanie przeciwłupieżowy olejek, ma to sens. No i Satwa szampon przeciwłupieżowy, znowu drzewo herbaciane i rozmaryn, więc mamy jakby i drzewo herbaciane i rozmaryn. Rozmaryn też coś tam, myślę, da, chociaż no na jego temat aż tyle nie znalazłam źródeł. Bardziej rozmaryn powiedziałabym, że działanie przeciwutleniające może dawać, bo stosowany jest w mieszankach surowców do ochrony włosów farbowanych chociażby, więc rozmaryn i tak jest jakby potężnym, fajnym składnikiem i zdecydowanie warto go szukać w produktach do skóry głowy i na długość włosów również. Rozmaryn i mięta to z kolei Khadi olejek stymulujący wzrost włosów. I jeszcze wcierka, słuchajcie, bo wcierka, którą właśnie akurat też stosuję i staram się ją zużyć w końcu, alkoholowa. Ja ją stosuję przed myciem albo pomiędzy myciami. To jest Rated Green Real Mary pobudzający spray do skóry głowy, który gdzieś też już pokazywałam na kanale, ale po prostu stale go systematycznie zużywam. Tak jak mówię, alkoholowe wcierki uznaję pomiędzy i przed myciem, a po myciu, zaraz po myciu, bezalkoholowa wcierka w ramach tonizacji skóry głowy. Kolejny przykład olejku eterycznego, mięta. Mięta działa przede wszystkim właśnie tak fajnie, sensorycznie, odświeża. Wiadomo, mięta to mięta, tak, świeżość, och, tutaj mniej przetłuszczania, odbite włosy u nasady, nawet się to nam tak miło kojarzy. No i też takie działanie trochę energetyzujące. Znajdziemy taki olej oczywiście w serum do skóry głowy od Nowej Kosmetyki. Na pewno ma swoich zwolenników tutaj, bo niezwykła jest popularność tej wcierki, także coś w tym jest, tak, coś w tym jest. U niektórych ona chłodzi, więc to jest też zawsze takie działanie jak nie realne na porost, to psychologiczne, a to, że wierzymy, że włosy nam lepiej rosną, też nie jest bez znaczenia. Tak to ujmijmy. Jeśli chodzi o olejek cedrowy, no to w Carl Smithie, we wcierce bez alkoholu, która ma bardzo złożony i bardzo przemyślany skład, jest olejek cedrowy. Ta wcierka to jest chyba jedna z najdroższych wcierek, jakie w ogóle widziałam, ale skład myślę, że jest tego wart i w ogóle Carl Smith ma bardzo fajne składy, także taki ciekawy przykład. Jeśli chodzi o lawendę, no to oczywiście tutaj co już było, czyli booster z Karabione. Mamy też peeling cukrowy do skóry głowy z biolawenu i w ogóle seria Biolawen, bo to chodzi o to, że tam jest lawenda. No i w ogóle zapach biolawenu też kocham. Po prostu jest przepiękna, taka złamana lawenda, trochę lawenda z winogronowcem, winogronem, więc pięknie pachnie. Ja bardzo lubię. No i też dla wielbicieli takich zapachów jakby leśnych, że tak to określę, leśnoziołowych, Alchemilla. To są te takie tuby kolorowe, tam różowa, żółta, zielona i właśnie z lawendą wybrałam lawenda i eukaliptus. Jest tam też oczywiście eukaliptus, odżywka do włosów normalnych i przetłuszczających się. Z Alchemilli właśnie te odżywki są takie dość mocno olejkowe, olejki eteryczne, tam grają bardzo dużą rolę, no i też oczywiście dają zapach tym produktom. Jeśli chodzi o imbir, to zdecydowanie polecam olejek od From a Friend i jeśli chodzi w ogóle o czyste olejki w półprodukcie,
From a friend, błagam, sprawdźcie, Ania jest po prostu genialną osobą i te olejki po prostu krzyczą jakością, a cenowo naprawdę są rozsądne. W sensie widywałam olejki, które jakby nie do końca wiadomo w sumie, jaką metodą są pozyskiwane, czy no, jakie są tam właśnie te deklaracje marketingowe, które no, muszą być prawdą, żeby producent mógł je napisać. Tak przy From a friend ta cena jest naprawdę rozsądna jak na taką jakość, no i po prostu polecam Wam bardzo w czystej postaci, czy właśnie jako dodatek do henny, do domowych balsamów i tak dalej. Ja sobie kręciłam z nimi chociażby to masełko na kanale niewłosowym do dłoni, do łokci, do kolan. Polecam bardzo. Jeśli chodzi o cytrusy, no to znowu mamy From a Friend. Mój ulubiony to jest tangerynka zdecydowanie, ale też i w Alchemili mamy właśnie tę odżywkę cytrus i coś tam. I tam zdecydowanie jest sporo cytrusów. Jeśli chodzi jeszcze o cytrusy, to jest cała seria Jessie Curl, ten Citrus Lavender, więc tam też właśnie te cytrusowe olejki grają pierwszą rolę i nie ma tam jakby dodatkowych substancji zapachowych, tylko właśnie zapach tych produktów jest od olejków eterycznych, co zauważyłam też przy wielu zagranicznych markach dokręconych. Często jest tam właśnie taki wytrych, że zamiast zwykłego zapachu dodają olejki eteryczne, no i bardzo, bardzo okej, na pewno jest wiele osób, którym to odpowiada. Jeszcze Kadi, rewitalizujący szampon do włosów pomarańcza. Mam mega ochotę go wypróbować, bo jakoś go wcześniej przeoczyłam, że w ogóle coś takiego się pojawiło w sklepie, no ale teraz widzę i się czaję. No i ostatni produkt to miodowa mydlarnia, balsam do włosów w kostce, miód z pomarańczą, jest tam olejek pomarańczowy i w ogóle miodowa mydlarnia to jest mała firma z bardzo fajnymi produktami, także też możecie sobie spojrzeć. Więc mam nadzieję, że te produkty Wam się też spodobały, że pokazałam Wam, w jakiej szerokiej gamie produktów w zasadzie możemy znaleźć olejki eteryczne, bo i w odżywkach, i w szamponach, i we wcierkach, i w peelingach. Także to zastosowanie jest naprawdę szerokie i powszechne. I jest to też taki znak, że jeśli jakby te wady olejków eterycznych, czyli no potencjalne uczulanie, czy jakby no nie do końca potwierdzone działanie niektórych z nich przeważało, to po prostu producenci nie wypuszczaliby kolejnych produktów z nimi, a wypuszczają i te produkty też zdobywają ogromne uznanie, no chociażby jak wcierka z nowej kosmetyki, czy mam nadzieję jak z olejów Booster Kerabione, bo na to zasługuje chociażby za ten przepiękny zapach. No i też mamy tutaj 4 buteleczki po chyba 20 ml, tak, które też nie są w jakiejś kosmicznej cenie, już Wam powiem. Tak, tutaj ceny w okolicach powiedzmy 50 zł się kształtują za takie 4 20 ml buteleczki, gdzie też jeśli używacie mniej, to można się z kimś podzielić i nie trzeba tego stosować aż tak często, jak zalecane, chociaż oczywiście jeśli chcecie efekty, że tak powiem, deklarowane, to stosujcie tak często, jak jest zalecane. Ja stosuję też w ramach właśnie spa włosowego, aromaterapii, kiedy mi się podoba i zużyłam pół opakowania jednego jak na razie, a od kiedy to stosuję naprawdę już długo, bo czasem wystarczy mi, że tylko po prostu sobie niuchnę. Także mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że dowiedzieliście się więcej trochę o olejkach eterycznych. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście dawajcie, jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, podzielcie się tym filmem, oczywiście zostawcie suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!